No oczywiście witajcie w kolejniku na kanale z Roblox Pet Simulator X. I słuchajcie, już mam dla was mega OP metodę na nową metodę na farmienie tech coinów właśnie w nowym glitch update'cie. Słuchajcie, jest na to mega fajny sposób i prawdopodobnie widzieliście już różne metody, że dawanie jednego peta na różne skrzynki to też, tak, to jest dobra metoda, że dajecie tutaj jednego, tutaj drugiego, trzeciego, czwartego, piątego i tak te pety, ale jest jeszcze jedna taktyka, której wiele osób może nie znać. I z takiej jednej skrzynki możecie zarobić 100 miliardów po zniszczeniu. Dzisiaj nie zarobię tylu, ponieważ nie mam takich dobrych enchantów, ale chcę wam pokazać na szybko, żebyście już się wiedzieli, co musicie zrobić. Musicie zdobyć sobie legendy i na legendach wyfarmić po prostu enchant tech coins. Tech coins 5, tech coins 4, tech coins, najlepiej tech coins 5, ale żeby na chociaż każdym było tech coins 3. Ponieważ to ułatwi wam strasznie zdobywanie tych coinów. To akurat miałem szczęście, że na demonie zdobyłem tech coins 1, ale jak sami widzicie, poza tym, że parę tych tutaj petów ma tech coins 5, tech coins 4, to reszta ma słabe enchanty, ten nawet w ogóle nie ma tych coinów. A już pokażę wam, o ile więcej możecie zarobić z takiej skrzynki. Więc mam triple coiny, mam triple damage, a to jest jakaś zniszczona. Pójdźmy na tą, albo nie, znajdźmy jakąś. Wszystkie muszą być zniszczone, naprawdę. Rotator, więcej jata. O, to jest idealnie. Więc weźmy taką, ja mam 38 miliardów. I zaraz wam pokażę, ile zdobędziemy z takiej jednej skrzyni w sumie. Przez jedno uderzenie zarobiliśmy 900 milionów. Teraz coś mało. Ale już. Sami widzicie, potem wam pokażę ile, o właśnie, zrobiliśmy ponad miliard przez jedno uderzenie i zaraz wam pokażę, jaka jest różnica pomiędzy takim, taką skrzynią, to się takimi petami z tech coins, z tech coinami, a przeciwko mitykom z jakimiś royalty czy super teamwork, więc mieliśmy 38 miliardów na początek, już mamy 46 albo 39 miliardów, no 30 coś dużo, no. Więc zaraz zdobędziemy już pierwsze 10 miliardów więcej. Sami widzicie, idzie to serio szybko, ale to nie wszystko, bo jeszcze na końcu są lootbagi, jeżeli dobrze pamiętacie. Więc zaraz sobie to zniszczymy. Potem wam też pokażę, jaka jest różnica pomiędzy takimi petami, a takimi mitykami. Od razu mówię, że z tej skrzyni można zarobić 100 miliardów. Nie wiem, czy to mówiłem. Chyba tak. Tak mówiłem chyba na początku, ale musicie mieć na wszystkich petach tech coins 5. Jeżeli macie na wszystkich petach tech coins 5, to zarabiacie ogromne ilości. Ale dlatego, że ja tego nie mam, to pokażę wam, ile zarobię bez tego. Uwaga, mieliśmy 38 miliardów na początek, mam 76. Zarobiłem też 38. Czyli zarobiłem 38 miliardów z takimi enchantami. Tech coins 1, tam tutaj to. A jeżeli wy wymaksujecie sobie je wszystkie na tech coins 4, niektóre na tech coins 5, to już zauważycie ogromne różnice. A nawet jak będą wszystkie na tech coins 3, to i tak wam już mega dużo ułatwi. Jednakże teraz pokażę wam, jak szybko, ile zdobywamy z mitykami bez właśnie enchantów tech coins. Wezmę sobie ten matek końca, tego olejemy. I uwaga, jest naprawdę jeden musiał się spagować. Dobra, olać go. Nie. Spagował się tym za teksturami, no ale cóż, dobra. Bez jednego. Nie chce mi się znowu od ich wszystkich. Tutaj był jeszcze w ogóle lootbag jeden, ale okej. Okay. I uwaga, jesteśmy 400 milionów, a zniszczyliśmy już jeden. A patrzcie, ile już skrzynki zniszczyliśmy. Tam szło to dużo wolniej, mieliśmy dużo więcej uderzeń i dużo więcej milionów za to. Jak sobie możecie zauważyć, skrzynka zniszczona, dostajemy jakieś 300-400 milionów, a lootbagów ile jest? No, w sumie zarobiliśmy 5 miliardów za tą skrzynię, jeżeli damy wszystkie mityki. Wszystkie mityki, część rainbow, część złotych. Nie wiem, że to jeden jest w drodze, ale to nie jest istotne. Więc tutaj zarobiłem 5 miliardów, a tu 38. Jest różnica, co nie? A pomyślcie, co by było, gdyby te wszystkie legendy były na tech coins 5.
No ogromnej ilości. Dlatego nie idziemy tutaj w Super Teamwalki, nie idziemy w Royalty, nie idziemy w Strange'a. Dlaczego? Dlatego, że nie chcemy, aby ta skrzynka się tak długo niszczyła. Chcemy, aby jak najbardziej ją wyfarmić pod względem tych coinów. Dlatego właśnie używamy tego enchantu. I dlatego właśnie enchantujemy je na tych Rainbow Axolotlach, bo najlepiej się one sprawdzają. Oczywiście możecie też zrobić na mitykach czy Santa Clausach, już raczej będzie problem, ale na mitykach, jeżeli wam się trafi tech coins 5 na przykład, no to możecie sobie takie użyć bez problemu. Ale według mnie najlepiej jest właśnie na takich legendach, bo mają idealną moc do tej skrzynki i naprawdę możecie na tym wyfarmić ogromne ilości takich właśnie tech coinów. Jest to mega OP metoda. Możecie je też sobie zostawiać właśnie na tak pojedynczo na każdej skrzyni, ale tak szczerze, jeżeli chodzi o tą metodę, polecam niszczyć sobie każdą skrzynkę oddzielnie, bo jest to serio OP. No i też nie macie magneta, chyba że wykupicie sobie magnet, to wtedy całkiem kit się zarabia. Ok, dajmy to sobie jeszcze raz. Gdzie ja to mam? Nie, co tu, jeszcze jeden? Och, gdzie on jest? A no tak, jeden musi być ze Strange'em 4. Dobra. Zniszczymy sobie taką skrzynię i zobaczmy, ile jeszcze raz dostaniemy. Sami widzicie, że też niszczy się to wolniej, dostajemy więcej coinów przez zniszczenie dużo mniejszej, że dostaliśmy 1,43 miliarda za zniszczenie, nie wiem. Ledwo co tej skrzynki. Widzicie, dostajemy ogromnej ilości tych coinów, a do tego enchanty nie są dokładnie, nie są aż takie mocne, bo większość to jest tech coins 2. Więc sami widzicie, jak to dużo umacnia, jak to dużo więcej daje. I już nie przedłużam. Dzięki za oglądanie. Byłbym bardzo wdzięczny, gdybyście zostawili suba i łapkę za ogólnie tą metodę i będę po prostu wdzięczny. Dzięki wielkie każdemu, kto to wspiera mnie, bo to mega motywuje, więc dzięki wielkie. I to na tyle. Trzymajcie się do kolejnych poradników, do kolejnych streamów, do kolejnych odcinków. Do zobaczenia. Pa, pa. I cześć. Ciao.